Pierwsza myśl to dziękuję Ojcu za kazanie dzisiejsze. I ja miałem podejrzenia u siebie o zaniki pamięci. Te słowa były na tyle, bym powiedział, poruszające, inspirujące, że wszystko sobie zapamiętałem o wirusie, o epidemii i o pandemii. Takie bym powiedział zapładniające bardzo. Chcielibyśmy jeszcze powiedzieć tak, jak będziemy mówić, to jeżeli byście mieli wrażenie, że nagle przechadzacie się po Parku Jurajskim, bo to jest jakiś taki przeskok pokoleniowy, no to tak po prostu jest. Albo gdybyście mieli takie wrażenie, że stoją tutaj herosi, którzy, no tak byście się spodziewali, są dani wam na przykład, to od razu rozumiewamy te wątpliwości, że zupełnie tak nie jest. Jesteśmy jakimś tam pokoleniem po Adamie i Ewie i też nosimy w sobie to piętno grzechu, niedoskonałości. Zmagamy się z tym, ale ta ułomność jest wpisana też w jakieś nasze małżeńskie zmagania. To jest moja żona, Marlena, a ja jestem Krzysztof. Oprócz tego mamy troje dzieci. Marysię, która jest żonata, wyszła za Włocha. Mężata. Aha, mężata, dobrze. Dobrze. Wyszła za Włocha. No i nam tam codziennie zdaje relację, jak tam sprawa się przedstawia. Rzeczywiście to jest tragiczne, co się tam dzieje we Włoszech. Trochę to jest takie związane z ich naturą, Włochów. I dwoje synów, Mateusz i Wojtek. O tylu wiem. Jeszcze jest pies. W związku małżeńskim jesteśmy ponad 30 lat. 36. Dobrze. I trwamy. Jeszcze takie dopowiedzenie, ponieważ tutaj z Kasią i z Kubą żeśmy tak się dopytywali, jaki ma być temat, więc myśmy się właściwie przygotowali na temat o wierności w małżeńskim powołaniu. O miłości to też można by mówić. Ja chodzę cały czas z taką myślą, że miłość bardziej zasadza się na czynach niż na słowach. Kobiety bardziej lubią słowa. Ale zapewniam was, panie drogie, że słów można się wyuczyć, a czyny to trzeba w sobie wyrabiać. I to jest trudniejsze. Dobrze, teraz moja żonusiu, ty coś powiesz. Ja chciałam się z wami podzielić taką moją radością, jak tutaj przyszłam, że kiedy zobaczyłam was młodych, że jesteście tutaj, w tym miejscu. Jest to dla mnie naprawdę wielka radość. Uwierzcie, że jak weszłam do tej świątyni, to poczułam taką radość, bo jeszcze jadąc samochodem tak rozmawialiśmy, że właściwie robimy coś, co nam córka zabroniła, bo w poniedziałek napisała do nas SMS-a, że z racji wieku mamy siedzieć w domu i nigdzie nie wychodzić, bo tak sytuacja się we Włoszech w tej chwili przedstawia. Powiedziała, że tydzień temu było u nich tak jak u nas teraz, a po tygodniu jest bardzo niedobrze. Ale ja się bardzo cieszę, że jesteśmy tutaj z wami i że wy jesteście. Ja dziękuję Bogu, że wy jesteście. Tak, też obłożyła nas sankcją. Jak się dowie, że gdzie żeśmy byli, to nie będzie z nami rozmawiać. Ale to pewnie takie przejściowe, bo mamy z sobą kontakt często. Powiem tak, mi się wydawało zawsze, że wierność w małżeństwie to jest coś, co łatwo
przyjdzie mi osiągnąć. Ponieważ to było też kształtowanie z domu rodzinnego, kształtowanie pewnych zasad, którym powinno się być wierny. Ja miałem takie też doświadczenie osobiste stanu wojennego, to znaczy uwięzienie, takie dosyć, bym powiedział, kłopotliwe dla mnie śledztwo. Jakoś to wszystko przeszedłem i wtedy zacząłem patrzeć i zacząłem tak jakoś bliżej się przyglądać, nawet co to znaczy wierność. I z takim też spojrzeniem wszedłem w małżeństwo. I muszę wam powiedzieć, że pierwszą osobą, która się rozczarowała co do mojej wierności, to pewnie miała być prawo moja żona. Sięgając myślą do Ewangelii Łukasza, tam jest takie zdanie, które Pan Jezus powiedział: kto w małych sprawach będzie wierny, ten i wielkich będzie. U mnie to się jakoś tam sprawdzało. Natomiast dla małżeństwa to myślę jest taka, taka myśl, że wierność bez miłości to jest jak batna niewolnika. Jego można zmusić do pracy, ale nie będzie nic więcej robił niż to konieczne. I to więc wierność w małżeństwie wymaga takiego całego zaangażowania się, właśnie poruszenia przez miłość. To uskrzydla i pomaga być dla drugiego na miarę jego pragnień i jego potrzeb. I w tych, myślę, takich trzech przestrzeniach można, ja to tak przynajmniej postrzegam i nawet literatura też tak proponuje, można postrzegać wierność w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. Ze sferą fizyczną wchodziłem w małżeństwo z takim doświadczeniem może nie patrzenia takiego użytkowego, ale było to doświadczenie, które kiedyś miałem w domu rodzinnym. Tam mieszkali u nas Szwedzi, była budowa suchego doku, to był jakoś tak rok 1983-1984. I tak raz wchodzę do pokoju, który zajmowali, patrzę na makatce z dziewczyny, takie do połowy, gołe piersi. I tak sobie wiszą. No, ja później mamie bardzo często pomagałem sprzątać ten pokój. Teraz to można zobaczyć sobie w każdym biurze, na kalendarzu i tak dalej. Przedtem te moje percepcje tak zaczęły pracować, te zmysły, że zauważyłem u siebie, że ja nie umiem już postrzegać dziewczyn, z którymi się spotykam, chociażby koleżanki, jak tylko przez pryzmat tej makatki. Jak się tak zacząłem na tym orientować, to jest taki coś jak wir. Później z tego wyjść było mi ciężko. To znaczy, rozmawiałem dużo tak ze spowiednikiem. Sport, częsta spowiedź i ucieczka od tych obrazów. W sposób taki dosłowny, fizyczny. Także miałem różne nawet takie sytuacje, już w małżeństwie, w pracy, kiedy zapraszano na takie dwuznaczne spotkania. Ja po prostu w pewnych momentach z nich uciekałem, bo widziałem, że to scenariusz rysuje się na taki trochę, przynajmniej dla mnie, mocno niezręczny. I przez długi okres czasu zmagałem się z tym właśnie takim obrazem mojej żony, żeby to była dla mnie osoba, a nie, no też osoba, tak, ale nasze spotkania są takim spotkaniem, którym no, ja się rozprężam, wyładowuję. Mało tego, ja nawet wybierałem sobie spowiedników, byłem u jednego i pytam się, no czy pożądanie własnej żony to jest grzechem. On mówi, nie,
Myślę, no to mi pasuje. A poszedłem do innego spowiednika i się pytam, no czy pożądanie was... Pożądanie? Nie. I to nie należy pożądać, należy patrzeć no, w takiej innej perspektywie. Później u Karola Wojtyły doczytałem, że on używa tego słowa pożądanie, ale chodzi tutaj, zaznaczę wyraźnie, o osobę. I to jest już historia. Teraz to spojrzenie jest inne i wiem, jak ja to przemogłem, to te spotkania nasze też były inne, przede wszystkim jakby z mojej strony, z innym takim myśleniem też o Marlenie. Krzysiu powiedział wam o tej sferze wierności fizycznej i ja dziękuję Krzysiowi za to, że przez te 36 lat, chociaż się zmagał z różnymi myślami, z różnymi sytuacjami, ale że pozostał wierny. Z mojej strony, akurat w tej sferze, nigdy, no to jest zawsze łaska, nigdy nie miałam problemów, żeby w sferze fizycznej być wierną. Nie wyobrażałam sobie nikogo innego, jak tylko mojego męża. Ale to jest łaska. Wiele nie musiałam wysiłków w to wkładać. Po prostu tak było. Natomiast wierność to są różne sfery życia. Wierność to jest sfera psychiczna. Można przy kimś być, trwać, a można go lekceważyć. I myślę, że dla kobiet ta sfera wierności psychicznej jest niezwykle ważna. Kobiety potrzebują być wysłuchane, zrozumiane, ale przede wszystkim wysłuchane, bo z tym zrozumieniem to nie zawsze jest tak, jak powinno być. Jesteśmy różnymi osobami, nigdy nie będziemy tym samym i chwała Panu Bogu za to, że jesteśmy tacy różni, bo to jest ciekawe. Życie byłoby nudne, gdybyśmy byli tacy sami. A dzięki temu przez 36 lat muszę powiedzieć wam, że się z moim mężem nigdy nie nudziłam. Różnie było, różnie jest, ale na pewno nie przeżywamy nudy. Myślę, że przed nami jeszcze długa droga. Pracę nad sobą, nad rozwojem naszej miłości i naszej wierności. To, co dla mnie było niezwykle ważne, to tak jak powiedziałam, żeby Krzysiu mnie wysłuchiwał, żeby moje słabości psychiczne, jak to, nie wiem, czy to dzisiaj się używa takiego słowa wśród młodych, dołek psychiczny, używacie takiego słowa, czy nie, czy macie inne określenia? No kiedyś się mówiło dołek psychiczny, żeby on przy mnie był, a z tym było różnie. On Krzysiu często mówił, weź się w garść, co było jeszcze większym trudem i bólem dla mnie. Natomiast to też wymaga jakiejś pracy, ale także też pracy wymagało z mojej strony, bo jak tak człowiek się cały czas uzależni od opinii, od tego, czy ktoś popatrzy dobrze, czy wysłucha, czy nie, no to też jest osobą w pewnym sensie uzależnioną i biedną. W tej naszej wierności, w tych sferach, o których chcielibyśmy mówić, także jest sfera, którą bym nazwała wierność finansowa. Może skojarzenie się komuś wydaje dziwne, ale my pobieraliśmy się 36 lat temu, gdzie nigdy nikomu nie przyszło do głowy, żeby mieć oddzielną kasę, oddzielne pieniądze. Pamiętam, gdzieś z 5 lat po ślubie przyjechała do nas znajoma wykładowczyni z uniwersytetu i opowiedziała nam historię, jaka ją spotkała w Szwajcarii.
I opowiadała, że wsiadła do kolejki jadącej na górę z małżeństwem. Dojechali do stacji tam przesiadkowej. Na górną stację wsiadła tylko kobieta. Oni zdziwieni, czy coś się stało mężowi, czy zasłabł, czy jest chory. Ona powiedziała, nie stać go, bo nie ma takiej emerytury. Było to dla nas bardzo zabawne i bardzo śmieszne. Śmialiśmy się z tego bardzo długo. Ale widzimy, że dzisiaj przyszły takie czasy, że to jest rzeczywistość, że to po prostu przyszło do nas. Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, aby nasze finanse były oddzielne. Wszystko, co robiliśmy, to robiliśmy po to, żeby nasza jedność była coraz większa. A finanse są jednym z tych elementów. I tak jak w naszym życiu rozpoczynaliśmy od dużej biedy i takiego bym powiedziała niedostatku, później udało nam się osiągnąć też sukces taki finansowy, ale zawsze to były wspólne pieniądze i to zaufanie wzajemne w tej sferze było bardzo duże. I mamy przykłady naszych bliskich przyjaciół, znajomych, gdzie w jednym małżeństwie sfera finansowa spowodowała rozpad małżeństwa. Mężczyzna popadł w długi, które wynikały z tego, że bardzo chciał zabezpieczyć potrzeby żony. Nie płacił ZUS-u, potrzeby żony i dzieci. Nie płacił ZUS-u, wszystkie pieniądze przekazywał rodzinie, wpadł w kłopoty. Skończyło się to rozwodem. Wydaje mi się, że trzeba w każdej sytuacji, w wielkich trudnościach, stać wiernie przy drugiej osobie. Szczególnie kiedy ktoś jest bezrobotny, może dzisiaj akurat chwilowo to bezrobocie jest bardzo niskie, ale w życiu życie pokazuje różne koleje losu. To jest niezwykle istotne, żeby być i trwać przy drugiej osobie w każdej sytuacji. I drugi przykład naszych przyjaciół, gdzie mężczyzna, mąż też miał bardzo wielkie kłopoty w firmie. Firma upadła, mieli bardzo duże problemy z dłużnikami, z urzędami skarbowymi. I ta żona trwała bardzo wiernie, dosłownie jak lwica przy tym mężu. I wyszli z tych kłopotów, udało im się to małżeństwo przetrwało i rozkwitło i miłość się wzmocniła. Więc różne trudne sytuacje pokazują, czy my tą miłość wzmacniamy, czy z kolei jesteśmy na tyle słabi, że to nas bardzo osłabia. Tak, Marena mówiła tutaj o trudności w rozumieniu. To znaczy, powiem tak, że jeżeli chodzi o rozumienie, to jest jeden z większych wysiłków, który mężczyzna podejmuje w małżeństwie, żeby zrozumieć własną żonę. I jeżeli potrafi już wysłuchać, to jest rzeczywiście sukces. Zrozumienie jest niemal prawie niemożliwe, to jest trudne, ale wysłuchać zawsze można. Mi to przychodzi z taką trudnością, bo to są doświadczenia też domu rodzinnego. To był taki styl mocno patriarchalny. Był tata, a później długo nic i mama i ja z siostrą. I tam był system taki właściwie nakazowo rozdzielczy. Gdzieś tam wyrażanie uczuć czy wysłuchanie. Tam wysłuchanie, co trzeba zrobić ewentualnie. To było takie wysłuchanie. Więc ja z takim pewnym modelem wchodziłem też w małżeństwo i się bardzo w ogóle zacząłem dziwić, że Marena zaczęła mówić, bo jakby role były, tak wyobrażam sobie, inne. Ja będę mówił, a reszta będzie słuchać. I to też długo czasu trwało.
Wiem, że to nawet tak do teraz pokutuje, bo jak ona zaczyna mówić, to ja się zaczynam spinać i tak sobie mówię, teraz bądź cicho, wysłuchaj, chociaż tyle. I powiem wam, że rzeczywiście nie ma większej nagrody, jak wysłuchanie własnej żony. To jest, przyszli mężowie, to jest kolacja przy świecach. U nas przy świeczce, ale jest, to się zdarza. Natomiast niewysłuchanie to jest pustka w domu, to jest rodzaj bezdomności. To nie są tylko bezdomni na dworcu. Można uczynić drugą osobę bezdomną w domu. To jest chłód. Kobieta zawsze mówi się, że jest kapłanką ogniska domowego. Jeżeli ona nie ma siły, a tą siłę też bierze od współmałżonka, to jest w domu chłód. I nawet tutaj mi teraz przychodzi pozycja Coveya o siedmiu nawykach skutecznego działania lub siedem nawyków szczęśliwej rodziny. To są takie dwie pozycje i on tam jednym z tych punktów właśnie mówi o zrozumieniu i o słuchaniu. Wierność, tu rzeczywiście żonusia moja mówiła o pieniądzach, no to zawsze jest prostsze, jeżeli żona przychodzi, a mąż daje. To jest taka prosta wtedy relacja i łatwo o zaufanie, jak mąż je ma. O wierności duchowej. To też był pewien rodzaj takiej trudności w naszym domu, bo to jest, może być takie spotkanie małżonków z różnym doświadczeniem modlitwy, spotykania się z Bogiem. Marenka ma takie, lubi taką modlitwę spontaniczną, taką w pewnej takiej wolności. Ja to jestem raczej w takich pewnych paradygmatach. To. Więc staramy się to łączyć i to nam rzeczywiście wychodzi. Natomiast tak myślę sobie, i to było zauważalne w tych pierwszych okresach naszego małżeństwa, że łatwo też o takie niezrozumienie i takie ocieranie się, że każdy ze swoją formą pozostaje. I tak naprawdę w tym małżeństwie rodzi się wtedy taka pustka duchowa. I jest ważne, żeby zauważyć, że jeżeli ktoś już tak prawie lewituje, a inny się, drugi współmałżonek się od ziemi nie może odbić, no to trzeba zejść do tej ziemi, żeby być razem i wspólnie jakoś tak próbować się rozwijać duchowo. I myślę, że te trzy sfery, o których żeśmy mówili, fizyczna, psychiczna i duchowa, to jest taka triada, one muszą być w łączności. To nie jest tak, że jedna może być nieobecna, a dwie będą pełne. To znaczy, że ten układ dobrze nie funkcjonuje. Jeszcze druga refleksja z tej kaplicy, jak weszłam. Pierwsza to, że ucieszyłam się, że tu jesteście bardzo. A druga to, kiedy spojrzałam na krzyż i na Chrystusa na tym krzyżu, to zobaczyłam, chyba na to spotkanie taka przyszła mi myśl, że Chrystus jest doskonałym nauczycielem wierności. Pomimo tego, że my jesteśmy niewierni, że przychodzimy albo nie przychodzimy, albo jesteśmy słabi, grzeszni, On zawsze jest wierny. Jest to też dla nas jakieś zadanie w małżeństwie. Małżonkowie mają czasami różne słabości. Krzysiu na przykład, słabością Krzysia przez wiele lat było gniewne reagowanie na różne sytuacje. Po prostu wybuchał gniewem. A mnie to bardzo tak raniło i ja się tak kuliłam.
Ale słuchajcie, po wielu, wielu latach, także czasami to trzeba przeżyć wiele lat, nie wolno w małżeństwie rezygnować tam po roku, czy dwóch, czy po pięciu, czy po siedmiu, bo nigdy się nie dowiecie, co będzie dalej. Te trudności, które są chwilowe, naprawdę są tylko trudnościami chwilowymi. Myśmy je też przeżywali. Czasami one są tak dramatyczne, że wydaje się, że nie przeżyjemy do następnego dnia, ale nigdy nie zobaczymy, co będzie dalej. Po wielu latach Krzysiu przyszedł i powiedział tak: wprowadzam program Pokój i Radość. I słuchajcie, tak jak zapowiedział, to tak prowadził, czyli można. Więc jak czasami wybuchnął gniewem, to ja tylko mówiłam pokój i radość. I to naprawdę działało. I słuchajcie, to był taki balsam na serce, to, że on to zobaczył, sam zadecydował, bo to najważniejsza jest decyzja, i wprowadził w życie. I dlatego myślę, że ta wierność, którą pokazuje nam Chrystus, pomimo wszystko, pomimo tego, że przychodzimy jako takie paskudy do Niego czasami, ale w małżeństwie też tak jest. Druga osoba może mieć słabszy moment, słabszy czas, słabszy okres. Wierność jest podstawowa, bo ją sobie ślubujemy. Tak, to przekierowanie to jest chyba po to, żeby powiedzieć, że czas lądować, bo żeśmy tutaj ten limit czasu przekroczyli. Więc żeby to tak spuentować, to taka myśl mi przychodzi, że to tak też dzielimy się z wami jako małżonkowie, jeżeli takie będzie powołanie do przyszłych małżonków, to nie jest tak, że tylko w dniu, kiedy sobie ślubuję, miłość, wierność, uczciwość, to się kończy. To pytanie właściwie to tak należy sobie zadawać każdego dnia. Tak sobie to kiedyś uzmysłowiłem po iluś tam latach małżeństwa, że te słowa przysięgi to mnie cały czas zobowiązują i właściwie jest to taka sprawa do takiego rachunku, może nawet codziennego kwadransu Ignacego, jak sobie w tym dniu zdałem egzamin z tych słów przysięgi, którą onegdaj mojej małżonce składałem i które swoim życiem chciałbym wypełniać. Co daj Boże, niech się ziści. Amen.